burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry, dzień dobry. Kochani. O kurde. Co ja tu mam? Witajcie we wtorek. Ja wróciłam z pracy. Zrobiłam ogień. Jest już prawie 9, słuchajcie. Chłopcy w szkole. No, a ja wam pokażę. O, Jasiu dzisiaj pościelił łóżko. No nawet ładnie, ale Franciszek nie pościelił. Patrzcie, chłopaków Armagedonia, bo oni się... Franek przeprosił swoje zabawki i się teraz bawią. Ojku, a ja tutaj te rzeczy jeszcze mam, ja tego jeszcze nie ogarnęłam. I patrzcie na to, u nas spadł... Boże, lampa błyskowa włączona. U nas spadł w nocy pierwszy śnieg. No, także wesoło. Trochę tego śniegu jest, co dużo może go nie ma, ale no jednak jest. Tutaj jeszcze mamy do ogarnięcia te rzeczy od dachu. To trzeba będzie poogarniać, posprzątać. Nie wiem, w sobotę chyba to zrobimy. Mam w sobotę wolne, to poogarniamy. No. I tak, jestem po drugiej nocce i tak sobie myślę, czy iść spać, czy nie iść spać, ale jest tak zimno, Jezu. Niby są 2 stopnie ciepła, nie? Ale mi się wydaje, że jest mega zimno. No. Tak, tutaj został taki Armagedon po wczorajszym gotowaniu moich panów. Także ja muszę wszystko ogarnąć. Jak ja przychodzę z pracy, to zawsze jest bałagan. Słuchajcie, wczoraj posprzątałam, jak szłam do pracy, było elegancko. Wracam, jest bałagan, no. Ja bym chyba musiała mieć jakąś, nie wiem, kurczę, sprzątaczkę dodatkową, która by w nocy sprzątała. Nie no, śmieję się oczywiście. O, a na podwórku? Na podwórku trochę więcej tego śniegu widać. Także... Miałam telefon, słuchajcie. No i co ja tam mówiłam, że... Jezu, jak ta lodówka wygląda. Boże! Nie widzicie tych łap, ale ja je widzę. Ja zabiję te... Ja ich po prostu zabiję, nie? Za to łapanie tej lodówki po prostu po całości. Ciapcianie. Nie. Denerwuje mnie ta lodówka. Cieszę się, że ją mam, że działa, że funkcjonuje i jest ok, ale ten przód i to ciągłe wycieranie go... To jest katastrofa, nie? Więc ogólnie nie polecam wam lodówek z takim szkłem na przodzie, bo no to nie jest potem fajne. I sama się o tym przekonuję codziennie. Tak, więc słuchajcie. Ja sobie teraz zrobię śniadanko. Pójdę, wezmę prysznic po śniadaniu. Tu właśnie wygotowuję czajnik, bo znowu pełno kamienia. Pójdę sobie, zrobię prysznic, ogarnę tu trochę i będziemy tak dzisiaj sprzątać. Tak, będziemy sprzątać. Będziemy układać w szafach. I po południu pójdę sobie trochę drzewa powrzucać, bo tam jeszcze ostatnio nie skończyliśmy. Potem, wiecie, ja byłam w pracy albo tutaj pomagałam przy tym remoncie i tak ciągle coś. Więc pójdę dzisiaj tam trochę to drzewo powrzucać, bo no co, Bartek jest w pracy, jak on przyjeżdża, to już jest ciemno. Chłopaki mają swoje zajęcia, więc wiecie, Jasiu też na te treningi teraz wrócił i tak jakoś, no nie mamy czasu, a w weekendy ja też jestem teraz w pracy często, więc jakoś tak to wychodzi, że tego wszystkiego się za dużo uzbierało, że nie mamy czasu tego drzewa zrobić. Ale no, mamy opał, więc nie jest źle, ale jednak wolałabym to przywieźć, wolałabym, żeby to było w piwnicy, żeby to już nie mokło, wiecie, żeby później, jak będzie dużo śniegu, z tego śniegu tego znowu już nie wyciągać, nie, no bo wtedy to nie jest fajne, a tak to obeschnie i gdzieś tam pewnie w styczniu już będziemy musieli też tym palić. No, więc tak. No, a w sobotę jeszcze... Aha, Paweł u nas był właśnie, wyrabiał, więc jeszcze mamy... Będzie przychodził i wyrabiał po troszku, pomagał tam te gałęzie i to wszystko. Więc...
No. Pracy jest co niemiara naprawdę i będziemy musieli to zwieść, pociąć. To, co leży w lesie, to już też jest tak naprawdę suche, no bo to przez całe lato leżało i teraz, wiecie, to trzeba po prostu tylko zwieść i pociąć. No, więc taka robota. Oj, jak mi się nie chce. Najchętniej bym poszła spać. Nie wiem właśnie, czy się nie położyć na 2 godzinki chociaż. Ale może jak wezmę prysznic, zjem to śniadanie, to się trochę przebudzę, bo szkoda mi dnia, naprawdę szkoda mi dnia. Mam tyle pracy, tyle zajęć, to wolę już wtedy, wiecie, wieczorem szybciej iść spać, niż właśnie marnować dzień na spanie, nie? Tak, wiem, że to nie jest dobre dla mojego organizmu, zdaję sobie z tego sprawę, no ale co? Nic nie zrobię. Samo się nie zrobi, nie przyjdą panie z Wandy i mi nie pomogą. Więc dobra. Biorę się. O matko. W ogóle jedna z was, pozdrawiam cię, Zuzia. Pisała mi wczoraj, że u niej była jakaś w ogóle burza. U nas tutaj w jednej miejscowości na Pomorzu spadło mega dużo śniegu, więc do nas chyba te resztki doszły. Ja będąc w pracy 12 km dalej, no bo mam 12 km do pracy, to u nas w ogóle tam nie spadł śnieg w nocy, nie? Więc mega dziwnie jakoś tak tu padało, takie fale widocznie szły tego śniegu. Dobra, no jeszcze pranie mam, bo już nastawiłam jedno pranie. Jeszcze mam prania do porobienia znowuż i tak ciągle coś. Tutaj będąc w Biedronce wzięłam te ulotki, zobaczę sobie przyglądne, co tutaj za zabawki, bo już tu Franuś coś widział. O, termo. Teraz tego termo wszędzie można kupić. Skarpety termiczne, Jasiu właśnie chciał, kurczę. Ale u nas w tej Biedronce, wiecie co, i w jednej i w drugiej ja tam się nie mogę odnaleźć. Jak są jakieś nowości w gazetkach, to w tym sklepie tam jest taki bałagan, że tego w ogóle nie ma widać. O, patrzcie. Statyw uchwyt, lampa LED, fajne. Chłopcy sobie wczoraj przeglądali już tutaj prezenty na święta i mówią do mnie: mama, ale dla ciebie tu nic nie ma, a ja tu jednak znajdę coś dla siebie. Oni sobie już tu wczoraj wynajdywali, co by się im przydało. Przecież wszystko oczywiście by się im przydało. No a Franek chciał te autka, ale on kiedyś miał to czerwone, chyba i to żółte nawet też. Nie pamiętam, ale no mieli te autka na pewno. O. Jest ten szał świąteczny, kurczę. Jeszcze właśnie intro muszę zrobić na święta. Tak sobie już o tym myślę na vlogmas. Ja naprawdę mam masę, masę pracy, więc idę działać. Oj kurczę, widzicie, ja przysnęłam. Boże, jaka jestem zła. Ja się położyłam na chwilkę, sobie myślę, a dobra, chwilę, tak wiecie, wyprostuję nogi, nie? I zasnęłam, ja pierdziule. No, a patrzcie, co u nas się dzieje. Jest biało, pada śnieg, nie wiem, jak wam to mam pokazać, bo ten mój statyw tak nie podnosi się wyżej, a jak się podniesie wyżej, o, to nic nie ma widać, więc tak muszę wam pół samochodu zawsze pokazywać. Coś złego mam gdzieś tutaj ustawione, ale no, widzicie, sypie śnieg, jest biało, nie? Po prostu zima. No a ja co? I tak przespałam 1,5 godziny i tak potem jeszcze miałam godzinne szkolenie z pracy online i tyle. I tak zleciało i jadę po chłopaków. A jak wrócę, to ja już nie wiem, czy ja idę na dwór robić coś, bo to już i tak jest ciemno. Przez to, że ten śnieg pada, to już się robi ciemno.
pimpuś. Opony zmienione. Kurde, teraz ja będę musiała, słuchajcie, na lato kupić sobie nowe opony. Dwie na pewno, te dwie jeszcze może nie, ale dwie na stówę, bo zbieram je i też muszę znowu jechać na zbieżność. Jak kurde, co chwilę jeżdżę na tą zbieżność, już mam tego po prostu dosyć. Wiecie, taki każdy wyjazd na tą zbieżność, no ta jest jeszcze okej, ta jeszcze pośmiga. Taki wyjazd na tą zbieżność za każdym razem kosztuje 100 zł, nie? Więc to też nie są grosze. Och. Dobra, ja tam do tyłu muszę pozanosić, bo kurde, tam jest moje miejsce na opony, ale na lato ja zobaczę, bo ja jeszcze mam inne opony i te może też by były, cicho, tu je ustawimy, te może też by były dobre. Ojku. Co? Co, pimpusiu? Jasia, sup tu leży, kurde. Jasiu go musi wziąć, bo jeszcze go szczury pogryzą przez zimę. Patrzcie, jak zjechane, nie? I prawa strona mi coś zbiera i nie wiem, nie wiem, czy ja za późno jechałam na zbieżność. Z lewej też jest trochę zebrana, ale prawa to już w ogóle mocno. Czy ja za późno jechałam na tą zbieżność, czy o co chodzi? Nie wiem. Jezus, jeszcze za kłódkę, paw. Dobra. Więc tak, a u nas tyle śniegu, ale to się topi, to pada taki śnieg, momentami pada śnieg, przyjdzie fala, a później to i tak się topi. O, i kolejna zjechana, widzicie? Nie wiem czemu, jak jest jakiś facet, który ogląda, to dajcie mi znać. No mechanik ten, który mi zmieniał, mówi, że to jest od zbieżności. No. Też mówił, że mam, bo różne są historie. Każdy mówi co innego i ta też jest zjechana trochę. Każdy mówi co innego, że no, ale tak to one nie są aż takie złe. Kurde. Ja mam nowe kupione. Ja. To były też nowe kupione, kurde. No. I historia jest taka, że niektórzy mówią, żeby pompować w zimie mniej powietrza w opony niż latem, nie? A ten mój pan mówi, że mam pompować 2,6, żeby bo jak jest za mało, to ta opona się wtedy też bardziej rozkłada na szosie i wtedy też może ją właśnie zbierać bokami, nie? I krócej wytrzymają. Więc może to też to, że mi co chwila to powietrze też schodzi z tych opon. Nie wiem, kurde. Samochód to jest zawsze jedna wielka zagadka i jeden wielki wydatek skarbonka, nie? No, a mi się jeszcze teraz marzy nowy samochodzik. Marzy mi się. Może moje hejterki by mi chciały dorzucić. Kurde, muszę do nich napisać, żeby mi zrzutkę zrobiły. Bo ja marzę o nowym samochodziku. Dzień dobry kochani, witajcie w środę. Jadę z chłopakami na basen. Znaczy się, jadę po chłopaków i wtedy lecimy na basen. Dzisiaj dzień zaczynam dopiero od 15 tak naprawdę, bo z rana ogarniałam różne swoje rzeczy, które nie nadawały się do nagrywania. O, widzę, chłopcy już idą. Będą źli, bo musieli troszkę iść pieszo, ale no musiałam ogarnąć. Fianek znowu nie ma bluzy, nie? No po prostu go zaraz strzelę w łeb. Nie. Jezus, ja tu mam jeszcze kawę w ogóle. Ja cię zaraz, Fianek, strzelę. Co? No co to ma być? No co? Bluzę zakładasz. Nie było wsi. Ubieraj tą bluzę, ja do fryzjera jedziemy najpierw, a potem na basen. Ale ja dzisiaj z wami nie pójdę z wiadomych przyczyn. Tak? Bo ja mam miesiączkę, więc wy idziecie sami na basen. Ale no ja będę tam, ja mam
Kasiu, idziemy do fryzjera. Gdzie? No widzę. Chodźcie. Jan! Halo! Co ty czytasz? Robi lekcje. Nie, on się uczy. Chodź, Jasiu. Tu nie ma nic śniegu. Nie? Tu w ogóle nie ma. To jest lumpeks. Ja tu chyba pójdę do lumpeksusa zobaczyć. Nie. Jo. Nie. Nie ma szkole. Dlaczego? Nie ma szkole. Bo? Dzień dobry. Chciała dzisiaj kupić chłopakom rzeczy do kalendarza adwentowego, ale Jasiu koniecznie chce ze mną jechać na zakupy, bo potrzebuje farby. I tak jakoś mi się to nie uśmiecha. Zobaczymy. O Jezu, co mi tam wypadło? Udało się. Jasiu idzie na basen, bo on ma chwilę później lekcję, ale idzie i sobie poczeka tam, a ja skoczę sobie do Action. Mama prosiła mnie, żeby jej zrobić jakieś tam małe zakupy, jogurty i coś jeszcze, i papieroski. No teraz chyba ona jeszcze więcej pali niż w ogóle paliła, bo paliła tam 2-3 fajki dziennie, a teraz to już w ogóle dużo pali. I ja muszę zobaczyć, czy tutaj jest ten, czekajcie, Deals? Nie, Deals jest u nas. Jaki to był sklep, kurde? Jaki to był sklep? Nie. Action, Deals. Jeszcze jakiś jeden, kurde, nie pamiętam. Ale no w Action zawsze jest pełno takich tych fajnych rzeczy dla dzieciaków, więc pójdę tam zobaczyć, może jeszcze w Kiku coś zobaczę i zobaczymy, jak mi tam budżet styknie, to kupię chłopakom rzeczy do tych kalendarzy. Oni mają te kalendarze małe z Milki. Jasiu jeszcze chce taki kalendarz z piłkarzami, z takimi kredami piłkarskimi dla Fenusia. Zamówiłam taki kalendarz i on w sumie dzisiaj przyjdzie, więc może wam go pokażę. Z takim... Boże... Z takimi zadaniami różnymi i na każdy dzień tam są fajne właśnie rzeczy do popisania, do pokolorowania, więc taki bardziej dziecinny. No bo nie wiedziałam, co Fenusiowi tam jeszcze dodatkowo oprócz tych słodyczy. No i jeszcze ja im zrobię ten kalendarz, który ja im zawsze robię, bo mamy te woreczki, więc tam im coś powkładam jeszcze oprócz tych czekoladek z Milki, tak żeby mieli różnorodnie. Może im też jeszcze też napiszę jakieś zadania do zrobienia, zobaczymy. Idę do biedy. Jezu, nie wzięłam tego. Mam je po tej obróty. Dobra, słuchajcie, hol z bagażnika, woda, jogurty. Tu rzuciłam sobie ten mój ulubiony jogurt z granolą. Tutaj mam wino na wieczór. Co dalej? Te jogurty Fruvita, 3 wzięłam, bo jak się wzięło 3, to jeden był chyba gratis, czy jakoś tak. Oj, kurde. Paluszki. Co tu dalej? Na jutro dla chłopaków wzięłam takie hot dogi, bo jutro lecę do pracy na dzień, więc niech sobie podgrzeją, jak wrócą ze szkoły. Wzięłam kilka takich zupek. My czasami mamy ochotę sobie zjeść. Rzadko, bo rzadko. Ale wzięłam, jakby ktoś miał ochotę, czy też Bartek czasami do pracy, banany. Tutaj mam parę rzeczy już do kalendarzy, takie lizaczki. No tu jeszcze jakiś gorący kubek, to ja sobie wzięłam do pracy na jutro. Tu mam takie miśki z Wedla. Uważam, że lepiej te wedlowskie kupować niż jakieś takie zwykłe. Tu mam 2 duże lizaki Chupa Chups, tu mam takie czekoladki różne, niebieskie, złote, Kinder Niespodzianki. I tu mam takie
bajeczne batoniki, więc już pewnie połowa tych będzie zabezpieczona, znaczy się powkładam. Tutaj te lizaki też powkładam im. W tym roku im zrobię takie mniej, no mniejsze po prostu te kalendarze. I słuchajcie, patrzcie na to. Jak też wiecie albo i nie wiecie, ja panią Gosię Omę oglądam na YouTubie i no mówiła o tej swojej książce Przebudzone, droga do świadomego życia. Tak to wygląda. Nie wiem, ile ona kosztuje na Empiku, ale jak wrócę do domu, to sobie sprawdzę. Ja za nią zapłaciłam 39,99. Już ostatnio ją widziałam, ale wtedy tak nie miałam kasy. I mówię, dobra, nie kupuję, bo 4 dyszki to nie jest tak mało aż, nie? I tak, słuchajcie, przebudzenie, piękne słowo, prawda? Budzić się do życia, przebudzać. Gdybym miała sformułować swoją definicję przebudzenia, to powiedziałabym, że to jest moment, w którym rozumiesz, że relacja ze sobą jest źródłem wszystkiego. Zrozumienie, kim jestem i odwaga do trwania w autentyczności są niezbędne do dobrego życia, a droga, którą wędrujesz, każe ci tak naprawdę zawrócić w stronę domu, wewnętrznego domu, umeblować go według własnych upodobań, pomalować ściany, otworzyć okna, przewietrzyć i rozsiąść się wygodnie. Twoje miejsce, kochanie, jest właśnie tu. Jeśli nie wiesz jak, nie wiesz gdzie, niczego tak naprawdę jeszcze nie wiesz, ale już masz pewność, że nie chcesz, aby było jak dotychczas, to jesteś na właściwej ścieżce. Zapraszam cię, pójdźmy nią razem. Poznasz nie tylko moją historię, ale także losy kobiet, które mi zaufały. Wierzę, że odnajdziesz w nas, że odnajdziesz w nas siebie. I jeśli twoje przebudzenie jeszcze nie nastąpiło, droga bohaterek tej książki zainspiruje cię do tego, aby otworzyć się na zmianę. A ja opowiem ci, jak samotność stała się moim schronieniem, jak przestałam zależeć od innych, a zaczęłam od siebie, jak lęk, który mnie paraliżował, zamieniłam w odwagę podejmowania bardzo trudnej decyzji, sięgania po marzenia, jak przestałam bać się ryzyka i nie zważałam na innych, jak kochając rozpaczliwie ludzi, przestałam stawiać ich na pierwszym miejscu, jak odzyskałam wolność i jak tej wolności dziś bronię. I wiem, jestem tego nawet pewna, że ty też możesz. Po prostu mi zaufaj, a przede wszystkim zaufaj sobie. Tę książkę napisałam dla nas obu, Małgorzata Ome. Więc tak, bardzo fajna książka. Mi się wydaje, że będzie się ją szybko czytać. I ja, wiecie, spore literki. Ja lubię czytać takie książki, które się lekko czyta, a ostatnio sobie wzięłam na tapet takie książki, które czyta się ciężko i nie mogę przez nie przebrnąć. Później ciężko mi się do nich wraca, nawet jak czytam, to później no i tak męczę je po prostu, nie? I stwierdziłam, że tą książkę pewnie będzie się czytało lekko, więc ją wzięłam. Dobra. Jeszcze mam chwilę, więc lecę do tego Actiona. No, a książka o przebudzeniu i o poznawaniu siebie jak najbardziej na czasie. Myślę, że nie jednej z nas się przyda. Jeżeli nie możecie kupić książki, to zawsze można pooglądać panią Małgorzatę Omę na YouTubie. Ona prowadzi... No, panie, co pan robi? Ona prowadzi codziennie rano swoje live'y i czasami ją oglądam. Jak przy śniadaniu czy coś, nie zawsze wam pokazuję, co oglądam, ale ją czasami też oglądam. No dosyć często, mogłabym nawet rzec. Więc tak, idę do tego Actiona. Cieszę się, że kupiłam już tyle rzeczy w tej biedrze, bo wydaje mi się, że no w tym roku szybciej mi się uda skompletować ten kalendarz chłopaków. Mogę gdzie tu stanąć.
Dobra, słuchajcie, szybko wam pokażę, co w action. Kupiłam, zapłaciłam 8 tych. I tak, takie te duże mamby. I to można podzielić i powkładać na każdy dzień. Tak, zaraz sobie wszystko przełożyłam tutaj do siaty z action. I to sobie wezmę jutro na styk. Takie gigantyczne lizaki, to będzie na 6 grudnia. Chłopcy nie oglądają moich filmów, więc nie będą wiedzieli. O, takie dwa lizaki, giganty. I to im zrobię jakieś zadanie do odszukania. Takie fajne choineczki, to jest do zawieszenia. Ogólnie tu można sobie powkładać słodycze, więc będą mogli to sobie gdzieś tam zawiesić i wkładać swoje słodyczki. Tutaj są właśnie w tym te kulki czekoladowe. Drugie takie z żelkami, takie coś, żelki różne do podziału. I wiecie co, jeszcze pójdę sobie w tym tygodniu do Pepco i w Pepco kupię skarpety, majtki i powkładam też. I tutaj mamy takie lizaczki, takie świderki. Twist Loli. I to są te lizaki, takie, które kiedyś widzieliśmy w Łodzi, w tej manufakturze takiej słodyczy. Takie sole do kąpieli różne. 4 bodajże wzięłam. O, nawet taką z psim patrolem. Chłopcy rzadko się kąpią w wannie ostatnio, a wiecie, będą mieli możliwość, żeby się wykąpać, bo oni wolą pod prysznicem, bo im się nie chce. I jeszcze jedna, 4 w sumie wzięłam, taka z różnymi bajkami, no. I to wszystko. Czekajcie, czy coś jeszcze? Nie, i tu jest ta czwarta surma. Taka. Więc tak, ja to sobie to wszystko wkładam w moją światę z action i tak jak wam mówię, jeszcze pojadę do Pepco. Z Pepco trochę rzeczy im dokupię. Właśnie Tenek chciał rękawiczki, więc a Jasiu chciał farby, więc i tak będziemy musieli, pójdę po Franka i podjedziemy sobie po te rzeczy, co chcieli, bo tak, Frankowi kupiłam ten cały zestaw rękawiczek i tam było wszystko. Ale przecież co, on tą czapkę zgubił, a rękawiczki zaczął nosić Jasiu, bo Jasiowi było zimno w ręce na treningach. No to zaczął nosić te rękawiczki. A no i Franek został bez. I teraz Frankowi muszę też kupić. My mamy pełno rękawiczek na strychu, ale tak jak mówię, ja tam jutro dopiero pójdę, więc muszę iść naprawdę tam posprzątać, wyjąć te wszystkie ozdoby świąteczne, już sobie przygotować, bo zaraz będzie grudzień i ja będę po prostu, wiecie gdzie, w czarnym tyłeczku. No, także muszę to zacząć ogarniać powoli już i się przygotowywać do tego vlogmasu. Zobaczyć, jakie tam mamy ozdoby, w ogóle tam jest taki bałagan, nie? Tam jest wszystko wywalone, ja się boję, że tam połowa tych ozdób będzie po prostu potłuczona, pognieciona. No zobaczymy, no. I wtedy od razu tam też przygotuję te kalendarze. Zobaczę jeszcze, ile mi brakuje. No, a teraz wam to pokazywałam, bo jak wrócę, to my jedziemy do mojej kuzynki po rusztowanie, bo jest nam potrzebne. I
pewnie już nic nie będę nagrywać, więc właśnie dlatego wam teraz to wszystko pokazuję, bo tak wiecie, wieczorami spędzamy też czas razem i tak, i wtedy nie nagrywam po prostu. Moja zimna kawa, kurde. Ja dzisiaj zjadłam śniadanie. Teraz sobie zrobiłam drugą kawę w bidon i drożdżówkę zjadłam w drodze, jak jechaliśmy, więc lecę po Franka. Ciekawe, skąd ja te farby teraz dostanę, kurde. Bo w Action ja nie widziałam, żeby tam były takie normalne farby. Albo kupię Siowi w piątek, bo w piątek my też lecimy. Franek ma badania. No to w piątek kupię Siowi. On na przyszły tydzień to dopiero potrzebuje, więc wytrzyma. Słyszysz, czy nie? Nie. Masz suche włosy? Nie. No dobrze. Jeszcze teraz na razie poczekamy chwilę.